Cześć, z tej strony Grzechuta, witam was w kolejnym odcinku z serii Alien Shooter. Ostatnio skończyliśmy z zapasem gotówki 34 tysiące. W dzisiejszym odcinku zaopatrzymy się we wszystko, co jest nam potrzebne, czyli w amunicję do naszego Magła Minigana, no i we wszystkie tutaj rzeczy, które możemy zakupić. Na pewno w życia, tak jak to wspominałem, że koniecznie je potrzebujemy, bo w razie czego, jeżeli mielibyśmy zginąć, to nie przegramy gry, tylko nas odrodzi. No i myślę, że to wszystko. Zostaje nam 20 tysięcy gotówki zapasu. Tutaj mam jeszcze dwie słabsze kamizelki, ale kupiłem już najlepszą, także myślę, że nie będziemy się tutaj w słabsze kamizelki inwestować. Możemy kupić jeszcze broń, plasma rifle, ale myślę, że nie jest on nam potrzebny. Jest on po prostu zbędny, skoro mamy magma minigana. Także ruszamy na kolejną misję. I tak, mamy drona, który nam będzie pomagał przez pewien czas. I tak, przydałaby się osłona na początek. Da się to rozwalić? Nie. Osłona przeciwko mojej głupocie. Bo często właśnie na takie beczki czy butle z gazem wchodzę i je niszczę po prostu. Przez co... O, apteczka tutaj. Nie wiem, czy ona nie zniknie zaraz, bo tak to bym się po nią wrócił. Przez moją głupotę właśnie często... A, tutaj nic nie ma w tych korytarzach? Często tracę zdrowie. I... tarcza by mi się przydała. O, to możemy... Wow. Nie wiem, czy to mnie nie uderzyło trochę. Bo dość duży zasięg miało. Mamy plus 1 HP. Nie możemy go podnieść, mamy już pełne... O, właśnie w tym momencie znaleźliśmy Magma Minigana, czyli kupiliśmy go jeden poziom wcześniej niż mogliśmy go znaleźć. Także całkiem w porządku. Tak myślę, że się opłacało, bo szybciej zleciał nam poprzedni poziom. No i okej, lecimy dalej. Później się cofniemy jeszcze tam wcześniej po tą apteczkę i po to życie. Nie wiem, czy ono nie zniknie, ale w każdym razie myślę, że... w każdym razie wrócimy się i zobaczymy, jak to tam będzie stało. O, mamy kamizelkę, osłonę. Strasznie dużo amunicji tutaj, apteczek i wszystkiego, także myślę, że coś niebezpiecznego nas to zaraz spotka. A nawet nie myślę, tylko pamiętam, co tutaj było. Tylko zastanawiam się... O, tutaj strzałki jakieś idą. Myślę, że się tu jeszcze rozejrzymy chwilę. Dobra, tutaj nic więcej nie ma, tylko zapasy amunicji i innych potrzebnych rzeczy, także idziemy tutaj, gdzie nam każą. Niszczymy generator i mamy dostęp już do stworków. Na razie tak niewinnie wychodzą, ale już wiem, co się będzie święciło. Czyścimy pomału te pokoje mniejsze. Pajączki niegroźne. Chwilę zobaczymy, co jeszcze nas tutaj czeka. Chciałbym wyczyścić tak po kolei każdy pokój, bo one są właśnie pościskane w tych pokojach. I myślę, że tak pomału będziemy sobie z nimi radzić. Dobra, wchodzimy tutaj. Wow, tam jeszcze są te czerwone dziki. Także będzie trzeba ostrożnie tam wchodzić. Dobra, tu już same wychodzą, nie trzeba ich prosić o to. Dobra, myślę, że tutaj można... O, ho, ho, ho. Ale zaczął się ostrzał na mnie. Z daleka można już zacząć ich ostrzał. Już tutaj się zbliżają do mnie pomału. Przez ściany do mnie strzelają. Cheaterzy jedni. Dobra, tutaj sobie radzimy z nimi. Myślę, że zostaniemy w tym miejscu i będziemy po prostu dookoła ich ostrzeliwać. Kamizelki nie mam, przydałoby się zebrać jakąś. Tylko gdzie ja tutaj teraz kamizelkę znajdę? Tutaj wiem, że leżały jakieś. Ale tutaj... O, jest kamizelka, dobra. Teraz trzeba uważać, żeby jej nie stracić. Wow, niebieski. Boss, to będzie ciężkie. Na razie trzymajmy się od niego z daleka. Albo może spróbujmy coś zdziałać na nim. Kurczę, tylko mi tutaj przeszkadzają te reszty ich. Bo sam na sam z tym
niebieskim dałbym sobie radę, myślę, ale jeżeli mam jeszcze walczyć z pozostałą hordą, to już nie jest tak kolorowo, jakby się chciało, żeby było. Dobra, mam troszkę wolnego miejsca, niebieski, chodź na solo. Dobra, już tutaj za mną się pojawiają, także trzeba się nimi zająć. Troszkę życia, zaraz kamizelka nam się zużyje, także trzeba znaleźć następną. O, nawet łatwo z nim poszło. Myślałem, że będzie ciężej. Pod moim ostrzałem wszyscy padają. Dobra, mamy kamizelkę nową. Mamy życia dużo, tylko trzeba się przecisnąć i można już śmiało walczyć w miarę spokojnie. Ciężko jest to znaleźć miejsce, w którym będzie można unikać tych strzałów, bo prosto te strzały idą z każdej strony. Ciężko jest ich uniknąć. I ała, ała, o Jezu, złe miejsce, złe miejsce, złe miejsce. Dobrze, miałem walizkę, która mi właśnie... tarcza by się przydała. Bo walizka mnie nie uratowała w tym momencie. Dobra, możemy ich tak powybijać na odległość, niech powoli tutaj wchodzą. Bo póki co to nie bardzo mam jak stąd wyjść. Jak stąd wyjdę, to zginę. Chociaż zaraz można spróbować. Myślę, że na hamaś po prostu przepcham, jak ich trochę wybiję. O, o, o. Czerwone. To nie jest dobry znak. Pomarańczowe, czerwone. Powiedzmy. Okej. Dobra, myślę, że mogę się przecisnąć przez nie. Dobra, 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 dobra. Apteczki, apteczki. Aj, tak blisko apteczek byłem. Mam pełne życie. Trzeba znaleźć kamizelki. To jest teraz priorytet. Tu mamy życie. Kamizelka tam leżała. Kamizelka. Dobrze, kamizelkę mamy. Słabą, ale zawsze. Tutaj wiem, że gdzieś jeszcze są poukrywane w tych pomieszczeniach, gdzie one się znajdują, te potwory, skąd wychodzą. Tylko, że jeśli one są tam w środku, to jest trochę ciężko zebrać coś. Dobra, sprawdźmy, co tutaj znajdziemy. Mamy plus 1 HP, ale to nas nie zadowala w tym momencie, bo mamy pełną ilość żyć. Zgiń. I wychodzimy stąd. Szukamy kolejne pomieszczenie. Tutaj jest generator. Generator zniszczony, więc idziemy dalej. Tutaj coś znajdziemy? Nie bardzo. Kamizelka już nam padła, także mamy lekki problem, zwłaszcza, że przy wyjściu okupują nas potworki. Dobra, radziłem sobie z nimi. Apteczka. Teraz możemy tutaj zajrzeć, tylko uważać na te potworki. Tutaj też również nic nie ma. Nic nie ma. Dobra, także myślę, że wyjdziemy stąd pomału, żeby nie narazić się na zbyt duże obrażenia. I głównie z tego co pamiętam, to jakieś przedmioty znajdują się właśnie w tych bocznych pokojach, takich jak ten. Co tutaj znajdziemy? Nic nie znajdziemy, kurczę. O, tam mamy kamizelkę, właśnie o tym wspominałem, że w tych bocznych pomieszczeniach coś możemy znaleźć. Właśnie tam się teraz wybierzemy, myślę. Bo kamizelka jest w tym momencie nam, ała, niezbędna. Mamy 35 HP jeszcze, jakaś apteczka by się przydała. Tu mam apteczki, kurczę, znowu się chciałem wepchać po te apteczki. W głupi sposób zginąłem. Amunicja, dobra, przyda się. Apteczka teraz nam jest niepotrzebna. Zginęliśmy, załadowało nam życie. Tutaj chyba żadnych potworów nie znajdziemy. Pięknie. Mamy życie. Kamizelkę. Jesteśmy szczęśliwi. Czekajcie, ręka mi swędzi. O Jezu. Dobra. Tutaj już chyba byliśmy. Nic nie znaleźliśmy. Przejdźmy się dalej. Coraz mniej ich jest. Jeszcze wiem, że są pochowane w tamtych pomieszczeniach po lewej stronie. Jeżeli można to nazwać lewą stroną. Zależy jak patrzeć na to. Okej. Tutaj ładnie sobie wyczyścimy.
Dobra. Już teraz takie pojedyncze tylko widać, bo one przy wyjściu z tych pomieszczeń się tak kotłują i im ciężko jest wychodzić grupami, dlatego łatwiej mi jest przez to ich wybić, bo po prostu wychodzą tak w miarę pojedynczo, tak jak widzicie teraz, bo te korytarze są ciasne i im jest najzwyczajniej ciężko się zmieścić. Dobra, kamizelka znowu nam pada, trzeba uważać. Amunicji mamy dużo, więc nie powinniśmy się martwić. Tutaj pomału już czyścimy kolejny pokój. Okej, tutaj chyba nie byłem. Z tego co mi się wydaje, ale tutaj też nic nie mamy. Weźmy apteczki, nie możemy, mamy fulla, dobra. Akurat mi padła kamizelka, to nie fajnie, bo mnie cheater przez ściany strzelał. No cóż. Takie rzeczy, tu powinniśmy coś znaleźć, z tego co pamiętam. Jednak nie. Jednak się myliłem. Na dole znajdziemy. Okej. Okay. Tam widzę, że jeszcze jest dużo potworków, także trzeba ostrożnie. Apteczek ma... O Jezu, jeszcze tutaj są. Apteczek mamy jeszcze dość dużo porozrzucanych. Jeszcze jedynie kamizelka by się przydała. Apteczki. Mamy full HP, także jest okej. Okay. Tutaj jeszcze może na dole coś znajdziemy. Teraz się przejdziemy, bo tam z lewej strony ich jest trochę więcej, z tego co mi się wydaje, chociaż niekoniecznie, no ale spróbujmy się tutaj wedrzeć. No, 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 chodźcie tutaj. Łatwiej mi będzie was wybić. Ups, ups, strzelają. Dobra. Gin, gin, gin. Wy też? Tu nic nie mam, dobra. Przynajmniej ich wyczyściliśmy, kolejny pokój. No i jeszcze tutaj nam zostało ich całkiem sporo. Tak jak się nie myliłem, jest tutaj ich więcej niż było tam. Uważać na te niebieskie pociski, bo one mocne są strasznie. Weźmy apteczki. Okej. Okay. Na dystans ich trzymajmy, bo one z dystansu tak strasznie nie strzelają w nas. Okej. Okay. Jeszcze tylko ten. To już chyba ostatnie są, bo około nas się pojawiła strzałka, która nam pokazuje właśnie ostatnie stworki. I to był właśnie ostatni, także myślę, że to było na tyle z tego pomieszczenia, z tego etapu. Weźmy sobie jeszcze na koniec kamizelkę i zdrowie. Nie wiem po co, ale... Tak, o! No i myślę, że na tym kończymy ten etap. Okej, spacja. O, i z tego co mi się wydaje, to już chyba jest koniec gry. Także skończyło się na 2 odcinkach. Myślę, że całkiem spoczko. 9 odcinków wyszło. Dość krótka seria, dość krótka gra, bez fabuły, ale myślę, że przyjemna. Każdemu polecam w nią zagrać. O, game over. Wszystko dlatego, że jednemu stworkowi udało się uciec, tak myślę. No, w każdym razie to by było na tyle z tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wybaczcie trochę za przerwę między 7 a 8 odcinkiem i 9, ale... No nic na to nie poradzę. Musiałem odpocząć. W sumie nie odpocząć, tylko po prostu miałem parę swoich spraw do załatwienia. Ale mam nadzieję, że nie jesteście źli, że byliście do końca ze mną i że obejrzeliście do końca serię, że wam się podobało i że was nie zanudziłem. Dzięki jeszcze raz serdeczne. Zapraszam was do innych moich serii. Zapraszam do zagrania w tą grę. Do innych moich serii również. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i do następnego. Trzymajcie się i cześć.